Pan Wojciech Brydak, tłumacz, dramaturg, reżyser, publicysta, fotografik, także muzyk, także nauczyciel akademicki. No i pisarz, prozaik dzięki pana książce powieści Postrestant, z której, jeśli pani państwo pozwolą, chciałem przeczytać malutynki fragment, bo on ilustruje to, co uderzyło mnie przy lekturze pańskiej książki debiutanckiej. Więc debiutanckiej powieści w tym sensie, więc to, co mnie uderzyło, zastanowiło mnie debiutantem i zaraz o to chciałem zapytać. A to, co mnie uderzyło i zastanowiło, to na przykład fragment, pamiętam pan oczywiście, opisu dworca w Rzeszowie. Jeden z rozdziałów tej książki, który posłuchajcie państwo, jak to brzmi. Odór kolei. Wszechobecnej sadzy, iskrzącego żelaza, rdzy, mieszaniny żrącego węglowego dymu i pary wzbijającej się z lokomotyw. Spowijam na równi perony i parowozownię, halę remontową i wielkie pompy. Sypy do napełniania tendrów, na stawni, uwijające się drezyny, obrotnice, dziesiątki zwrotnic, dźwigi, kładki nad torami, semafory, słowem całą stację. Wżerał się tam gotowe do drogi składy osobowe, w których wnętrzach czyhały jeszcze dławiąca woń papierosów palonych tu od dziesięcioleci, nieusuwalna nuta chlorowo-klozetowa, akcent karbidu z konduktorskiej lampy oraz tchnienie pyłochłonu, którym przecierano oplute obficie podłogi. No, zadziwiła mnie precyzja tego opisu, pana wrażliwość na taką zmysłową stronę świata i takich fragmentów w tej książce, zarazem pięknie rytmicznie opowiadanych, to jest proza, w której pan bardzo dbał o prozodię. Takich fragmentów jest tej pana powieści dużo i zastanowiło mnie, skąd u debiutanta takie ucho i czy aby, to jest moje przypuszczenie i podejrzenie, pana zatrudnienie się jako tłumacz, translator nie pomogło panu w uwrażliwieniu właśnie na tę stronę prozy, na jej melodię, rytm, na soczystość i tego rodzaju cech. Czy coś słychać? Słychać. Cieszę się, że pan ten fragment wybrał, bo lubiłem nad tym siedzieć. Natomiast skąd się bierze wnikanie w detal, no to trudno mi powiedzieć, czy przekład z tym miał związek, nie sądzę. Natomiast na pewno związek miało duże, dość duże doświadczenie dziennikarskie. Jednak całe życie byłem na pół gwizdka, na świerć gwizdka, czasami na cały etat. Byłem dziennikarzem piszącym i to po prostu napisanie tych paruset tekstów czegoś człowieka uczy, zwłaszcza, że taka dewiza zawsze patronuje dziennikarzom. Chyba Hemingway ją ułożył, że pisz tak, jak gdybyś wysyłał na własne kordy, jeszcze wtedy nie było e-maili, na własne kordy proszę z południowej Afryki do redakcji. Płaci się za każdy przeciwnik. Natomiast tutaj to wnikanie było jeszcze czym innym spowodowane. Ja już jestem człowiekiem, szczerze powiedziawszy, przechodzącym piątą czy siódmą młodość, więc to się razem nakłada. I jestem przekonany, że dla większości ludzi znacznie młodszych świat, w którym ja się wychowywałem, to już jest bajka o siedmiu zbójach. I te, no na przykład cały ten opis dworca tutaj jest opisem technologii, której już dzisiaj nie ma. Dlatego, że kto dzisiaj się bawi przekładaniem zwrotnic, kto wysyła pociągów facetów, którzy tam muszą pozapalać lampy naftowe. Kto wie, co to są tendry? Kto wie, co to są tendry, prawda? A lampy naftowe nie dlatego, żeby brakowało prądu, tylko właśnie, gdyby zabrakło prądu, to lampy na torach muszą się palić informacyjne. Więc to są zupełnie inne czasy. I zresztą cała ta książka jest o zupełnie innych czasach obyczajowo. Dlatego, że to jest książka o... Tutaj nie chciałbym na was kłócić, ale wydawca bardzo sobie to chłop napisał, no to tak swobodnie i powiedziałbym na efekt, że to jest coś o małych ojczyznach, z których się wychodzi. No owszem, to prawda, ale to jest historia o tym, że ja jestem dzieckiem prowincji, o ucieczce z tej prowincji i zachłanności życia, przy czym za to się płaci zawsze ceny, dlatego że zostawia się nie tylko krajobraz, obyczaje, ale zostawia się ludzi, tym rodziców. I mniej więcej o tym jest, na tym to napięcie polega. Ale wszystko to się dzieje w czasach, które dzisiaj dostały przy opisaniu filtr polityczny, czy parę filtrów politycznych. Jedni nakładają zielone, drugi czerwone, inni jeszcze inne, wszystko jedno.
Natomiast najgorzej, jak w każdej wojnie, nawet takiej intelektualnej, w takiej wojnie najgorzej na tym wychodzi prawda. Ta prawda tego opisu jest oczywiście trochę naciągana, bo to jest moje spojrzenie, ktoś inny mówi inaczej. Ale trochę na tym to polega. Powiedział pan, że to jest książka o ucieczce z prowincji w otwarty świat i że za to się płaci pewną cenę. Od tytułu może jeszcze za moment tam, że zapytać, ale to miejsce ucieczki mnie tutaj zainteresowało, ponieważ tym miejscem jest no właśnie Gdańsk, czy może szerzej Trójmiasto, którego klimat odtwarza pan, myślę, że wiernie, jakkolwiek jest pan świadomie niewierny wielu dotarli szczegółom, tutaj pan sobie pozwala na różne zmiany, przesunięcie, nie tę sztukę, że jest Nowokomanowski, na przykład i tak dalej, i tak dalej. W szczegółach i detalach jest to rzecz może nie tak znów wierna każdemu szczegółowi z przeszłości, natomiast miałem wrażenie, że pan z wielką pieczołowitością odtwarza klimat Gdańska czy Trójmiasta szerzej, który też jest klimatem, jak się domyśla, pana młodości. I to wejście w otwarte miasto starał się pan chyba w swojej powieści właśnie przypomnieć i przedstawić. No, środowiska, z których ja się wywodzę, południowej Polski, Małopolski, czyli aż trzy są tutaj, mianowicie Zakopane, Kraków i Rzeszów, ale one są bardzo konserwatywne i takie to dziś zostały. Nawet dzisiaj to widać w sposób, powiedziałbym, uderzający. Natomiast wydawało się w tych czasach, a to są czasy, ja tego tutaj nie piszę wprost, bo też nie chciałem do tego polityki mieszać, ale to są czasy odbliży, kiedy rzeczywiście był to impuls trudny do porównania dla mnie z czymkolwiek. Nawiasem mówiąc, bardzo ładnie pan mówił o książce Magdy Grzebałkowskiej. Ja jestem z wykształcenia muzykiem, czytałem z zachwytem ten montaż, który powoduje emocje, powoduje szczególnie kogoś, dlatego że Magda, która nie jest muzykiem, aczkolwiek mówi, że lubi grać na pianinie, nie wiem, w jakim to stopniu jej się udaje, z wielkim wyczuciem opisała również ten klimat otwarcia, jaki wtedy był i który tych ludzi tam... Pan z wielkim wyczuciem przypomina złote czasy Żaka, kiedy był jeszcze tutaj w sąsiedztwie. Tam się upijałem, ale niewątpliwie w całej Polsce i myślę, że dzisiaj dla pewnych ludzi tak samo. Czasem jest o pół kroku przed resztą, czasem o cały krok, czasem więcej. I wtedy to się bardzo wyraźnie odczuwało, przy czym funkcjonowała taka powierzchowna legenda, że tutaj festiwal jazzowy, potem oczywiście jest non-stop taka świątynia pop, wczesnego popu, że coś i macie filmu do widzenia do jutra Morgenstern, czyli teatrzyki studenckie. I taki wytworzył się wizerunek miasta, powiedziałbym, na poziomie popkultury troszeczkę ilustrowanych czasopism, nawet jeżeli one były ilustrowane bez koloru wówczas. I w rzeczywistości zetknięcie było o wiele, wiele ciekawsze. O wiele ciekawsze i to poczucie wtedy przyjazdu i takiego uprzywilejowania, że ja tu jestem, w tym miejscu, to jest świat na dobrą sprawę. A jeżeli, powiedzmy, no, okoliczności były takie trochę duszące mimo wszystko, jak ja mówię o Polsce, nie o samym Trójmieście, wystarczyło popatrzeć na morze i zobaczyć, że statek wychodzi. Diabli wiedzą, gdzie on płynie, bo bardzo możliwe, że do Argentyny. No, to już jest świat. Tym statkiem odpłynęła pierwsza miłość bohatera książki. Tutaj już na koniec chciałem właśnie o tę cenę zapytać, o której pan powiedział wcześniej, że no to świat, który się nostalgicznie w tej książce, w pana pamięci odtwarza, to przeżywa, ale jest w tym wszystkim jakaś cena, która za to wszystko płaci bohater. No, zawsze się za coś... Za wszystko się płaci, po prostu cudów nie ma. Ale tutaj jest powtarzany schemat, który jest schematem poza czasem, poza jakimiś niuansami, przepraszam bardzo, poza jakimiś niuansami dziesięcioleci w tę czy w tamtą stronę. Mianowicie trzeba ludzi jakichś zostawić. Często tymi ludźmi, których się zostawia się rodziców. Ci rodzice różnie na to reagują. A tutaj dochodzi jeszcze sytuacja, która nie zawsze nurtowała, bo może ocierałem się o te rzeczy kilkakrotnie. Mianowicie choroby psychiczne. I choroba psychiczna to jest rzecz, na której się znają może psychiatrzy, jeszcze lepiej się znają psycholodzy, dlatego że w Polsce nie trzeba dyplomu, żeby zostać psychoterapeutą. To jest dziwny wypadek, ale tak jest. Oni już na pewno wszystko wiedzą. Natomiast problem polega na tym, kiedy człowiek mający jakieś zaburzenia, jakieś w naszym pojęciu odchylenia od normy, co jest
uzurpacją z naszej strony, bo każdy ma troszeczkę inne normy, ale w którym momencie on przechodzi na drugą stronę, na tę stronę, po której my widzimy chorobę już, widzimy go jako kogoś innego. Moim zdaniem to jest granica szalenie płynna, bardzo trudna do wyznaczenia, no, budząca właściwie co chwilę poczucie odpowiedzialności, że ja sobie pozwoliłem powiedzieć, że ten człowiek już jest właściwie, no już jest mentekaktus po prostu. A jednak z drugiej strony prawdą jest, że specjalne zakłady są pełne ludzi, którzy jednak są blisko roślin, jak to się mówi. Gdzieś ta granica istnieje, ale wyznaczenie nie jest to rzecz, od której się ręka trzęsie. Pytań miałbym wiele, ale czuję, że granica czasu też tutaj już chyba musi być wyznaczona. Bardzo dziękuję za... Jedną rzecz tylko chciałem powiedzieć z przekładów właśnie, mianowicie to, że, żeby się tego nudno nie czytało, to jednak, ja tu opowiadam poważne rzeczy, ale to jednak jest trochę podsypane dowcipami. Ja mogę tylko potwierdzić, tego się nudno nie czyta, proszę Państwa. To jest bardzo żywa, bardzo ciekawa opowieść, trochę autobiograficzna, ale nie w 100%. Pokręcona bardzo z gorzkawą puentą, tak to spuentujmy.